Ksiądz recydywista z Redutów zawieszonym. Wczoraj obsługa krytej pływalni w Raciborzu wyrzuciła z basenu 45-letniego klienta, którego podejrzewała, że jest po kielichu. Gdy mężczyzna wchodził do samochodu, ratownicy zadzwonili po policję. Ta zatrzymała kierowcę na ulicy Morawskiej. Miał ponad 1,5 promila w organizmie. Jak się później okazało, był to wikariusz z redutowskiej parafii, który już raz stawał przed sądem za jazdę po pijaku. Wieść o tym, że ksiądz największej redutowskiej parafii, będąc pod wpływem alkoholu, chciał sobie popływać w basenie, błyskawicznie rozeszła się po mieście. Redutowianie są wstrząśnięci i prawdę mówiąc nie mogą uwierzyć w to zdarzenie. Prawie my teraz to słyszeli. No i co, wstrząśnięci jesteście? Bardzo, bardzo, bo to niemożliwe. Taki fajny ksiądz i tak mu się takie coś przydarzyło, to niemożliwe. To są plotki. Potwierdzone przez policję. Policja go zatrzymała. Nalot na księży i po prostu ludzie teraz się będą cieszyli. A ksiądz to też człowiek. Człowiek, ale inny jak my. Bzdura, kłamstwa, oszczerstwa czyste, absolutnie. Do tej pory nic nie wskazywało na to, żeby lubił sobie popić, mówili nam parafianie. Ksiądz jest jednak w Redutowach dopiero od roku. Mimo to zdążył zaskrobić sobie zaufanie mieszkańców. Słyszałam, że bardzo lubiany ksiądz. No, lubiany. I za granicą pracował, nie też w parafiach. Potępić czy wybaczyć? No, ja nie wiem, potępiłabym, by nikogo nie potępiła, bo to się może zdarzyć. Może go ktoś tak uwiódł albo coś, a gdzieś tak, różnie je, nie? Ksiądz też człowiek. No, bo gdzieś wypi, a potem mu się takie coś stało. Ile wypił? Tego raciborscy policjanci nie mówią. Faktem jest jednak, że gdy 45-letni ksiądz został zatrzymany, miał ponad 1,5 promila i w takim stanie zamierzał popływać w basenie raciborskiej pływalni. Na szczęście w porę zadziałała trzeźwo myśląca obsługa. Od kasjerek dostał ratownik zgłoszenie, że w szatni znajduje się klient pod wpływem alkoholu, wobec czego postępowanie ratownika było jak najbardziej słusznie. Wyprowadził klienta, zdążył ten klient co prawda wejść na basen, natomiast po przejrzeniu monitoringu można stwierdzić, że spędził na obiekcie 3 minuty, więc szybka reakcja ratowników, wyprowadzili klienta z basenu do szatni, poprosili o przebranie się. No i o opuszczenie obiektu. W samej szatni jednak przed wejściem na basen, jak wykazał monitoring, klient spędził aż 15 minut. Co tam robił? Tego obsługa nie wie. Czujne oko ratowników na basenie wychwyciło jednak, że z mężczyzną jest coś nie tak. Był bardzo spokojny, generalnie widać było po jego ruchach, że ma trochę alkoholu w sobie, nie przewracał się, jeżeli o to chodzi, natomiast widać było, że nie idzie równo. Rozumiem, że zamierzał się wykąpać. No myślę, że tak. No w końcu chyba po to przyszedł na basen. Dzięki Bogu mówię, szybka reakcja ratowników zapobiegła być może tragedii, bo nie wiadomo jak pod wpływem alkoholu ten człowiek by się zachowywał w wodzie, no i mogło dojść do nieszczęścia. Obsługa być może ponownie zapobiegła tragedii, widząc jak po wyproszeniu z obiektu 45-latek sunie do zaparkowanego auta i wsiada za kierownicę. Nie zwlekając, zadzwonili po policję. Czy wiadomo, czy on przyjechał tutaj samochodem, bo w końcu kierował się do samochodu? Oczywiście, tak. No, potem dopiero po wyjściu z obiektu zauważyliśmy, że kierował się do samochodu i okazało się, że tak, że przyjechał z samochodem. Nie wiemy dokładnie skąd, no, wydaje nam się, że no, tak jak się przedstawiał, to że z Jastrzębia Zdroju. Rozumiem. Potem się okazało, że jednak jest to ksiądz z Redutów. Ksiądz szybko wpadł w ręce stróżów prawa, którzy zatrzymali go na skrzyżowaniu ulic Morawskiej i Armii Krajowej. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia w raciborskiej komendzie. W dniu dzisiejszym usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak również niestosowanie się do prawomocnego wyroku za podobne przestępstwo. Jak się okazuje, ksiądz we wrześniu zeszłego roku został zatrzymany i odebrano mu prawo jazdy również za prowadzenie po pijaku. Byliśmy w redutowskiej parafii, jednak nie udało nam się porozmawiać z wikariuszem, ani też z proboszczem. Kuria ubolewa i przeprasza za zgorszenie, jakie wywołał ksiądz. No jest to rzeczywiście skrajna nieodpowiedzialność. Jestem przykro, że taki fakt w ogóle zaistniał, bo tak stać się nie powinno. No ksiądz Artur został zwolniony z urzędu wikariusza, a także zawieszony w obowiązkach kapłańskich do wyjaśnienia. Wikariusz ma też iść na leczenie odwykowe. Poza tym będzie odpowiadał przed cywilnym wymiarem sprawiedliwości.